Cześć! Dziś będziemy sobie rozmawiać o pielęgnacji włosów. Będzie dzisiaj bardzo dużo kosmetyków naturalnych do pielęgnacji i stylizacji włosów. Od razu Wam powiem, że to, że zmieniłam fryzurę i noszę włosy falowane, nie oznacza, że te z Was, które są posiadaczkami włosów prostych lub też wolą włosy wygładzać, że nie znajdą tutaj nic. Absolutnie nie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię włosów kręconych, to troszeczkę trzeba zmienić kolejność stosowanych kosmetyków. Oczywiście ważne są stylizatory i to niekoniecznie będzie interesować osoby o włosach prostych lub dążących do prostych, ale takie rzeczy jak wcierki, peelingi do skóry głowy, szampony, to tak naprawdę spisze się u każdej osoby. Ja odkąd zaczęłam pielęgnację włosów kręconych, to już trwa jakieś 2-3 miesiące, to tak naprawdę wcale nie musiałam wiele zmieniać, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak stosowałam włosy wcześniej, a jak co stosuję teraz. Tak naprawdę wciąż spisują się u mnie mniej więcej te same kosmetyki i jeżeli chodzi o kwestię samej tej świadomej, naturalnej pielęgnacji, o której ja Wam tutaj mówię, to naprawdę niewiele się zmieniło, więc zapraszam serdecznie do oglądania dalej. I zazwyczaj zaczynałam pielęgnację w taki sposób, jako osoba o włosach prostych, prostowanych też keratynowo, że najpierw używałam szampon, teraz robię inaczej, zaczynam sobie od odżywki. I aktualnie stosowanymi przeze mnie odżywkami to jest ta emolientowa maska Fennec z Heritage Cosmetics, a także taka humektantowa. Ona jest emolientowo-humektantowa, ale ma znacznie tutaj większe bogactwo humektantów, ta w ogóle nie ma. Tutaj są dodatkowo humektanty, m.in. fruktoza, wyszczególniona tutaj na etykiecie. I przyznam, że moje włosy, od kiedy właśnie noszę takie falowane, bardzo polubiły częstsze stosowanie humektantów. Wcześniej raczej bazowałam na takich mocniej emolientowych lub typowo emolientowych odżywkach, maskach. Chociaż i one, jeżeli były zbyt treściwe, potrafiły mi te włosy przyklapać. Teraz zdecydowanie moje włosy lubią coś innego, coś, co jest bardziej bogate w humektanty czy w proteiny, ale nie tylko. Więc podstawą mojej pielęgnacji, jeżeli chodzi o takie pierwszy krok, pierwszy wybór, po co sięgam, to odżywki, maski humektantowe i teraz stosuję sobie właśnie tą firmę Naturado. Ona jest ze sklepu Healthy. Ja wcześniej używałam tej z Heritage Cosmetics, Merher, i była fantastyczna, ale jak widać po dzisiejszej fryzurze, tej odżywce również nic nie brakuje, również ładnie definiuje włosy, definiuje skręt, wygładza, nie są spuszone, nie są sianowate i jak na moje włosy są całkiem zdyscyplinowane, bo ja nie mam takich równomiernych loków, które wyglądałyby jak rulony, wręcz przeciwnie, mam taki raczej busz na głowie, ale dzisiaj wygląda całkiem powiedziałabym na ułożony jest ten busz, więc ogólnie całkiem przyjemna odżywka i z chęcią ją będę sobie testować dalej. Ale od czasu do czasu po prostu potrzebuję zastosować sobie coś takiego emolientowego, żeby zrobić tym włosom taki reset od tych substancji potencjalnie mogących je spuszyć. I robię to bardzo, bardzo rzadko, raptem tak raz na 2 tygodnie. W ogóle ja teraz znacznie ograniczyłam częstotliwość mycia głowy, bo od kiedy nie mam takiego problemu, że te moje włosy są przyklapnięte, bo nie są, to okazuje się, że ja spokojnie co 4. dzień mogę myć włosy, wcześniej co 2., 3. dzień myłam. Teraz do 4. jestem w stanie spokojnie, czasem i nawet w rozpuszczonych włosach chodzi, czasem już tego 4. dnia trochę się czuję niekomfortowo, więc sobie spinam włosy na przykład w niski kucyk albo lekki koczek, ale ogólnie jest bardzo, bardzo w porządku, jeżeli chodzi o kwestię braku przetłuszczania się skóry głowy. No i zazwyczaj, kiedy planuję, że nie muszę mieć tak naprawdę fajnie odbitych od nasady tych włosów, to używam sobie maski emolientowej, bo ona zawsze troszeczkę bardziej mi ten skręt wygładza i trochę są takie te włosy bardziej falowane niż kręcone, o ile w moich włosach można mówić, że są kręcone, bo one są typowo falowane, gdzie nie, gdzie są takie momenty, że one się kręcą, ale ogólnie są to bardziej włosy falowane. Więc od czasu do czasu celem takiego resetu, kiedy wiem, że mogę mieć troszkę utratę objętości, to sobie sięgam właśnie po emolientowy kosmetyk. Aktualnie Heritage Cosmetics zaopatrzyło mnie naprawdę w dużo emolientowych kosmetyków, a ja teraz ich aż tak dużo nie używam. Miałam wcześniej Bianę, ale już wykończyłam. Teraz mam właśnie Fennca. Jeszcze w zapasach mam te ich Flylighty, więc jak zużyję, to na pewno będę sięgać po tamte też maski, odżywki. No i w kolejnym etapie sięgam po szampony, więc jak widzicie, mam tutaj dość dużo propozycji, już Wam opowiadam co i jak. Zaczęło się od tego
mydła babuszki Agafi, ponieważ ja po narkozie, po operacji nosa miałam dość duży problem, zwłaszcza po 4 miesiącu, z wypadaniem włosów i przypomniałam sobie, że jedna ze znajomych pani ekspedientek w drogerii opowiadała mi o tym kosmetyku, że bardzo szybko jej włosy po nim rosną. A ta pani ma włosy, no słuchajcie, bez mała, ale chyba do pasa. Bardzo, bardzo długie, gładkie, lśniące, piękne włosy. Przy czym jednocześnie miałam wrażenie, że chyba troszkę podobne do moich, że takie, pomimo tego, że długie, to chyba delikatne, no i ona tak gdzieś po prostu, jak ją widziałam, to tak miałam wrażenie, że chyba te moje włosy mogą polubić coś takiego, co ta pani też, te włosy się na niej spisują. I właśnie jakoś tak w rozmowie wyszło, że ona bardzo lubi to mydło cedrowe, bo bardzo fajnie jej te włosy rosną i są właśnie takie odbite od nasady, pomimo tego, że ma włosy proste, ładnie unoszą się, super wypowiada się o tym kosmetyku. Ja go kiedyś miałam już kilka lat temu, no ale jakoś tak miałam i o nim zapomniałam, więc stwierdziłam, może najwyższa pora do niego wrócić, żeby pobudzić te włosy do wzrostu. I przez jakiś czas ja sobie po niego sięgałam, ale ostatnio ja odstawiłam antykoncepcję, tabletki. I tak mi włosy lecą, że słuchajcie, ja na spotkaniu z ginekologiem aż się go zapytałam, czy to jest kwestia tego, że spiralę miałam zakładaną pod wpływem narkozy, czy to może być to? Powiedział, że absolutnie nie. I to jest też taka kwestia, o której myślę warto powiedzieć, bo film o tym, jak sobie poradziłam z narkozą po operacji nosa, macie na kanale, a tutaj pan doktor mi powiedział, że sposób, w jaki teraz byłam znieczulana, czyli barbituranami dożylnie, to jest znieczulenie, które nie ma wpływu destrukcyjnego na mieszki włosowe. Ponadto jest to ilość niewielka, bo raptem straciłam świadomość, nie wiem, na kilkanaście minut, tylko na czas założenia tej spirali, więc nie była to ilość tam godzinna narkoza, tak jak w przypadku operacji nosa. Więc to nie ma wpływu na wypadanie włosów, ale odstawienie tabletek antykoncepcyjnych ma i muszę to przeczekać. Ja Wam pokażę zdjęcia, bo w tym momencie być może tego nie widzicie, nie wiem, może to gdzieś zobaczycie, że zwłaszcza tu u nasady mam takie gniazdo po prostu, gdzie naprawdę widać przerzedzenie mocne i tutaj w tym miejscu też widać, że mam tych włosów znacznie mniej. Zresztą zobaczcie sobie zdjęcia. Na tych zdjęciach bardzo dobitnie widać, o czym mówię i troszeczkę mnie to naprawdę zaczęło, wiecie, że się zaczęłam bać, co się dzieje i dlaczego mi aż tak te włosy wypadają. No był horror. Tak gdzieś po miesiącu, półtora miesiąca od odstawienia tabletek antykoncepcyjnych przeżyłam dokładnie taki sam horror, jak wtedy, kiedy byłam te 4 miesiące po narkozie, po operacji nosa, bo te włosy mi tak leciały i nie wiedziałam, jak mam to zahamować. Ja te moje włosy, słuchajcie, nie dość, że mi wychodziły garściami po myciu głowy, to kiedy wstawałam rano z łóżka, potrafiłam widzieć na szafce nocnej, wiecie, takich kilka kosmyków, nie? Co mi się wcześniej nie zdarzało, że w czasie nocy gdzieś mi te włosy wypadały. Albo po prostu w samochodzie potrafiłam znajdować gdzieś na podłodze naprawdę dużą ilość tych moich włosów, aż to było dziwne, więc to zaczęłam mieć jakąś, nie wiem, może nie chcę mówić paranoję, ale no naprawdę bardzo się bałam, co będzie z tym moim wypadaniem włosów. Dlatego zaprzestałam stosowania tego kosmetyku i wróciłam do swojego totalnego ulubieńca kosmetyku, który no zawsze w takich kryzysowych momentach mnie ratuje, czyli Eco Laboratorii odżywczy szampon do włosów. Ja nie wiem, co w tym szamponie jest, co tak wybitnie mojej skórze głowy odpowiada, bo substancje myjące, czyli izotionian, są też w tym. Ale tutaj po prostu coś jest, co moje włosy kochają. I od kiedy zaczęłam go stosować, użyłam go 3 razy i zauważyłam już zmniejszanie się tego wypadania. To nie jest takie, wiecie, że o, nagle się wszystko wyhamowało, ale wyciągam znacznie mniej tych włosów podczas kąpieli, więc mam wrażenie, że jestem na dobrej drodze. Może też te hormony gdzieś mi się zaczynają uspokajać, mam nadzieję, bo przynajmniej to, co w tym momencie gdzieś te łyse placki takie, no może nie łyse, okej, ale takie przerzedzone mocno włosy widzę, no to nie napawa mnie to zbyt wielkim optymizmem. Więc wróciłam sobie do tego i tego się trzymam jako sprawdzony kosmetyk. Natomiast jeszcze na sekundę wrócę do tego cedrowego mydła do włosów, bo wiecie, pod względem nazwy to jest mydło, ale pod względem chemicznym to jest po prostu gęsty żel. Tutaj nie ma substancji takich, wiecie, typowo tak jak są w mydłach, tylko typowo żelowe. Natomiast ja gdzieś trafiłam na internecie na informację, że to mydło cedrowe ktoś tam zbadał przy pomocy papierka lakmusowego i wyszło, że to ma dość wysokie pH. I odezwał się do mnie stary znajomy. Ja się go zapytałam, ponieważ pracuję w laboratorium, czy byłaby możliwość, żebym ja mu wysłała właśnie odlewkę tego mydła cedrowego i żeby mi sprawdził pH-metrem, ile właśnie ten kosmetyk ma. I więc ja na razie sobie go zostawiam. Jak mi ten kolega, bo jeszcze nie wysłałam tej próbki, przepraszam, Aga i jej po prostu
zapominalstwo, ale mam już przygotowaną, więc wyślę na pewno i będę Wam dawała znać, jaka to jest wartość pH. W pierwszej kolejności na pewno na Instagramie Wam dam znać, więc link znajdziecie poniżej, jeżeli chcecie wiedzieć jak najszybciej. I w weekendowych vlogach też na pewno będę Wam informować, co tutaj wyszło. Więc przebadam, jeżeli się okaże, bo ja tutaj pod względem składowym, kiedy patrzę na ten skład, to moja, może nie jakoś rozległa wiedza pod względem składników chemicznych zawartych w kosmetykach mówi, że raczej tu nie widzę substancji, która mogłaby pH podnosić. Bo warto pamiętać, że mierzenie wartości pH papierkiem lakmusowym, a pH metrem, to jak mierzenie temperatury palcem, a termometrem, nie? Więc papierki lakmusowe, zwłaszcza te o dużej skali pH 0 do 14, bo są też takie papierki lakmusowe na przykład między 6 a na przykład 9 tylko mają skalę. Więc te takie o bardzo szerokiej skali to one są często po prostu wadliwe. Więc tak mogło się zdarzyć, że ten papierek lakmusowy, pomimo tego, że ta osoba się starała, to on źle pokazał. Dlatego wolę, żeby to przebadać pH metrem. Jeżeli się okaże, że wartość pH tego kosmetyku jest ok, to myślę, że jak skończy mi się ten dziwny szał na mojej skórze głowy, to spróbuję sobie do niego wrócić, bo ja po nim widziałam, słuchajcie, tak ładne odbicie od nasady i jeszcze lepszy taki skręt i falowanie tych włosów, no bo to jest taki bardzo dobrze oczyszczający kosmetyk. I wyglądało super. Te wszystkie stylizatory, które potem nakładałam, to wyglądało jeszcze lepiej. Jeżeli szukacie kosmetyku odbijającego włosy od nasady, to to się wydaje być ciekawą opcją. Ale jeżeli faktycznie to ma jakieś wysokie pH, po prostu ja może tutaj się nie znam na czymś, może jakaś substancja jednak ma wysokie pH, ja o tym nie wiem, no to wtedy na pewno testowała tego dalej nie będę. Także ten kosmetyk, że tak powiem, zawieszam. Zobaczymy, co będzie z nim dalej, czy sobie do niego wrócę. No i ostatni kosmetyk to jest szampon babuszki Agafi z chrzanem. Ja go Wam od czasu do czasu pokazuję. To jest szampon, który ma dodatek SCS-u, czyli ma być taki mocno oczyszczający. I po prostu raz na jakiś czas, na przykład raz w miesiącu, przy tej ilości, co ja teraz myję głowę, to naprawdę raz w tym miesiącu jest ilością wystarczającą, że sobie robię taki reset i właśnie myję włosy szamponem z SCS, żeby dokładnie oczyścić i włosy, i skórę głowy i zazwyczaj wtedy też od razu przy takim resecie nakładam sobie maskę emolientową, żeby te biedne włosy, które zostały tak mocno oczyszczone, wiecie, żeby tak trochę renatłuścić i dodać im połysku. Chociaż i tak ten szampon uważam za całkiem niezły, swego czasu nawet używałam go co każde mycie i był całkiem ok, ale co ciekawe, po nim nie widzę aż tak fajnego skrętu, jak przykładowo po tym szamponie odżywczym babuszki Agafi, czy po tym mydle cydrowym. O, po tym skręt był naprawdę fantastyczny i nawet od Was dostawałam często komentarze, że wow, że te włosy coraz lepiej Ci wychodzi ta pielęgnacja włosów kręconych. No właśnie między innymi po tym zobaczyłam, że bardzo ładnie zdefiniowany jest skręt. Po umyciu głowy przechodzę sobie do odciskania nadmiaru i wciąż używam tego turbanu Eco Bamboo Dry, o którym mówiłam Wam w poprzednim weekend, w poprzednim aktualizacji pielęgnacji włosów. Pamiętajcie o tym, że macie playlistę u mnie na kanale i tam macie wszystkie aktualizacje pielęgnacji włosów, które do tej pory się pojawiły. Więc tam macie przeglądy kosmetyków, bardzo dużo, jeżeli nie chce Wam się filmów oglądać, co jest zrozumiałe, to w opisie pod filmem macie zawsze wszystkie kosmetyki po prostu podlinkowane. Więc wciąż go używam, wciąż jestem z niego bardzo zadowolona. Ale ponieważ już Wam o nim dokładnie opowiadałam, to dziś chciałabym Wam powiedzieć o ściereczce do włosów, znaczy do włosów, ściereczce kuchennej, którą kupiła mi moja babcia. Zobaczcie, jaką ona ma formułę, taką krateczkową, przepraszam za te tutaj wilgotne gdzieś tam plamki, ale używałam sobie jeszcze dzisiaj tej ścierki. Ja na profilu Agnieszki Niedziałek wypatrzyłam informację, że jest coś takiego w sklepie na piękne włosy, jak turban do włosów z chyba bawełny waflowej, tak to się chyba nazywało, czy z materiału jakiegoś waflowego. I ja jak zobaczyłam ten turban, to myślałam sobie, kurde, skąd ja ten materiał znam? Myślę sobie, pewnie gdzieś widziałam w jakimś sklepie. I już miałam Adrianowi mówić, że słuchaj, jak będziesz na zakupach, bo akurat był, zobacz, czy na dziale tam gdzieś z chemią gospodarczą nie ma takich ściereczek i tam wysłałam mu nawet ten turban, no nie, że z takiego materiału i potem głupia, ty, mówię mu, ty nic nie kupuj, przecież my to mamy, stąd ja to kojarzyłam. Po prostu moja babcia kupiła mi kilka ściereczek właśnie i okazuje się, że to jest, ja nie wiem, czy to jest ten sam materiał, ale on właśnie też przypomina trochę takiego wafla i tak, nie wiem, trochę mi się wydawało, że chyba to jest coś podobnego. No i zaczęłam sobie właśnie próbować i zawijam sobie włosy po prostu w tą ścierkę. To jest jedyna zaleta moich włosów, że da się je zmieścić właśnie w taką ściereczkę, kiedy są mokre. I faktycznie, jeżeli chodzi o kwestię odciskania tych włosów i tak dalej,
No nie mogę powiedzieć, żeby cokolwiek szło nie po mojej myśli. Fryzura wygląda naprawdę nieźle, więc wydaje mi się, że nawet taka głupia ścierka może się czasami spisać. Wiecie też, jak ze mną jest. Cebula bardzo, bardzo mocno, więc cieszę się, że mogłam wypróbować coś nowego. Ściereczka typowo kuchenna, którą sobie właśnie zawijam włosy jako w turban. Jest to jakaś opcja, jakieś rozwiązanie. Potem przechodzę do czesania włosów. I jeżeli chodzi o kwestię czesania, to wykorzystuję sobie wciąż tą odżywkę w sprayu Sylveco dla dzieci 3+, i ona jest fantastyczna. Ona jest bardzo bogata w proteiny. Ja mam wrażenie, że moje włosy w tym momencie to dostają jakiegoś fizia na punkcie protein. Wcześniej aż tak nie miałam. Wcześniej było tak, że musiałam bardzo rozważnie dobierać tą równowagę pech, bo jeżeli przesadzałam z proteinami, to robił się puch. Bo z proteinami jest tak, że one bardzo podkreślają naszą naturalną strukturę włosa. Więc jeżeli masz z natury włosy proste, zazwyczaj proteiny będą jeszcze bardziej podkreślać to, że masz włosy proste i robić tafle. Ja, ponieważ bardzo usilnie na moich falowanych włosach starałam się je wygładzić, no to proteiny gdzieś niestety powodowały to, że te włosy się puszyły, ale dlatego one się puszyły, bo one się chciały kręcić, no nie? Więc musiałam to robić bardzo, bardzo ostrożnie. Teraz, no po prostu te moje włosy mają takiego pypcia na proteiny, jak ja na zupę pomidorową. Adrian, jak słyszy o zupie pomidorowej, to już po prostu płacze. Co chcesz, żebym ci zrobił na obiad? Zupkę pomidorową! A może tak inną zupę? Od kilku lat właściwie jemy tylko tą pomidorówkę. Pomidorówkę? Z ryżem. Oh, gotuj, gotuj. I tak ja po prostu właśnie czekam, kiedy te moje włosy, nie wiem, albo się spuszą, albo cokolwiek się z nimi stanie, ale na chwilę obecną jest faza na proteinki i koniec, kropka. Wykorzystuję tą szczotkę, właśnie Wam nią macham, to jest szczotka Olivia Garden. Jak widziałyście w poprzedniej aktualizacji pielęgnacji włosów, próbowałam, miałam przygodę z inną szczotką, ale jednak ta sprawdza się u mnie lepiej, więc wróciłam do Olivia Garden i właśnie użyłam sobie tego sprayu jako ułatwiającego rozczesywanie włosów, bo właśnie już po myciu nie stosuję innej odżywki, takiej typowo do spłukiwania, bo te moje włosy łatwo jest obciążyć, więc stosuję coś takiego i te proteiny bardzo ładnie mi skręt jeszcze podbijają i podkreślają. Natomiast czasami robię sobie od niej przerwę, tak właśnie celem takiego resetu, bo od czasu do czasu, kurde, no trzeba coś zmienić tym włosom. I tutaj mam coś takiego jak tonik do skóry głowy z Biolawen. I od razu Wam powiem o odżywce do włosów i skóry głowy Biolawen, bo są to kosmetyki, które wyglądają dość podobnie, a je się stosuje troszeczkę inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego toniku, to właśnie ja sobie go wykorzystuję na długość włosów od czasu do czasu bardzo sporadycznie, zamiast właśnie tej odżywki, bo to nie ma protein, tylko właśnie działamy tutaj na zasadzie kwasowej, domykamy łuskę włosa i w ten sposób włosy są bardziej lśniące, bardziej błyszczące. No osobiście przyznam, że nie widzę, żeby moim włosom brakowało połysku, wręcz przeciwnie, jakoś ta pielęgnacja naprawdę tak fajnie mi siada. Słuchajcie, ja teraz jest październik, więc ja już powinnam iść do fryzjera na jakieś podcięcie końcówek, cokolwiek. Słuchajcie, końcówki w ogóle nie są zniszczone, nie puszą się, no po prostu wszystko wygląda naprawdę nieźle. Także mam wrażenie, że ta pielęgnacja, którą teraz stosuję i pozwolenie tym włosom żyć własnym życiem, było dobrą decyzją. No ale od czasu do czasu bardziej tak ja sama zapobiegawczo zmieniam kosmetyk ten z proteinami właśnie na ten tonik octowy. I może poświęćmy chwilkę czasu na właśnie te nowości Biolawen. I skoro już mówimy o tym toniku, to o nim sobie powiedzmy. To jest tonik do włosów i skóry głowy oparty o ocet. I on jest oparty o ocet z czerwonych winogron. Ocet sam w sobie ma bardzo dużo kwasu octowego. Natomiast ponieważ ten ocet nie jest spirytusowy, taki czysty, zwykły ocet, tylko właśnie, że jest z dodatkiem winogron, to wiadomo, że zawsze gdzieś tam jakieś substancje aktywne dodatkowo nam przenikają do takiego octu. I w wypadku akurat tego octu z winogron, jeżeli dobrze pamiętam, jest chyba jeszcze kwas cytrynowy i kwas jabłkowy. W każdym razie te kwasy AHA. I to sprawia, że ten ocet bardzo dobrze działa nam na włosy. Domyka łuskę tego włosa i sprawia, że on jest taki bardziej błyszczący. No ja tego akurat u siebie jakoś bardzo nie widzę, natomiast to jest taka teoria i bardziej się sprawdza w przypadku włosów, które są albo zniszczone. I właśnie kilka lat temu, jak miałam włosy bardzo zniszczone, to ratowałam się płukankami z octu. Akurat wtedy robiłam z jabłkowego, to było takie bardzo popularne i wtedy sobie też tak robiłam. Albo na przykład po hennowaniu, żeby te włosy nabłyszczyć, bo są takie trochę spuszone.
i wymagają takiego dodatkowego domknięcia łuski włosa, to to jest wtedy fajna opcja. Jeżeli macie włosy z rozchyloną łuską, czyli spuszone, wyglądające na takie matowe, wtedy myślę, że to jest coś, co mogłoby się u Was spisać. Ale ten kosmetyk jest opisywany nie tylko jako tonik do włosów na długości, ale też do skóry głowy. I żeby się nie pomylić z tonikiem wcierką z wianka. Bo to jest tonik, ale ponieważ ma ten ocet, to on nam służy jako taki peeling przed myciem głowy. Więc raz na jakiś czas zastosowany przed myciem włosów na skórę głowy, na kilka minut, tutaj producent opisuje, aplikować bezpośrednio przed myciem włosów, wmasowując 2-3 minuty w skórę głowy. Więc 2-3 minutki potrzymać na skórę głowy, zrobić sobie delikatny masaż, celem właśnie złuszczenia skóry głowy. Ale to też wiadomo, nie co każde mycie, tylko raz na jakiś czas. Uczulam, bo tonik tutaj w serii BioLaven mamy jako preparat złuszczający, a w wianku mamy tonik wcierkę, czyli typowo normalizujące pracę grup żołłowiowych i pobudzające wzrost włosów. No i właśnie ten drugi kosmetyk, odżywka do włosów i skóry głowy BioLaven, to jest kosmetyk, który można sobie stosować jako wcierkę, bo ona znowu tutaj, ona ma tu aminokwasy, ona tutaj ma też substancje humektantowe, pantenol, mannitol, więc tutaj mamy tak naprawdę bogactwo substancji pielęgnujących i pielęgnujemy w ten sposób i cebulki włosowe, i włosy na długości. Ponieważ tu są aminokwasy i tutaj chyba są proteiny, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tu mamy proteiny, tu mamy aminokwasy, ale te dwie grupy substancji działają bardzo podobnie, są w tej grupie P, jeżeli mówimy o pielęgnacji równowadze pH, czyli aminokwasy również zaliczamy do grupy jakby tych protein, to teraz sobie stosuję tą i dopiero jak wykończę, no to pewnie będę chciała wypróbować sobie tą, jak się spisuje na włosach. Nie mogę też za często sobie zmieniać i za wiele rzeczy próbować, bo trochę nie będę wiedziała, co mi dało jaki efekt, więc muszę trochę to wszystko usystematyzować. Ale tą odżywkę stosuję sobie jako wcierkę do skóry głowy. No teraz, ponieważ mam dość trudny okres w pielęgnacji moich włosów, to ciężko jeszcze mi mówić o dalekosiężnych efektach, no ale chcę, żebyście wiedziały, że to sobie używam właśnie jako wciereczki i tą odżywkę do włosów i skóry głowy używamy jako wcierkę, a tonik używamy sobie na skórę głowy celem peelingu i tego toniku nie używamy co każde mycie, tylko raz na jakiś czas przed myciem głowy, żeby ten kwas z włosów usunąć, ten ocet. Tutaj spokojnie, co każde mycie, odżywkę możemy sobie stosować zawsze po umyciu włosów celem wzmacniania cebulek włosowych i to też ma działać na skórę głowy nawilżająco i regulująco na pracę grup żołłowych. Następnie przechodzę do aktywacji skrętu i w tym momencie przyznaję, chociaż coś tam sobie trochę szukałam na internecie, może nie jakoś wybitnie wnikliwie, ale tam przeglądam jakieś oferty kosmetyków do włosów kręconych, to na chwilę obecną nie znalazłam jeszcze czegoś, co będzie aktywatorem skrętu o ładnym składzie, za wyjątkiem Hair Retail Cosmetics, więc tego się trzymam. A kosmetyk ten na pewno na bardzo długi czas mi wystarczy, bo on jest niesamowicie wydajny. Dosłownie, słuchajcie, ja go używam nawet nie tyle co ziarno groszku, nawet malutko, taka ociupinka, ale ociupinka, ja to sobie rozprowadzę w dłoniach i czuję, że mam całe dłonie tym pokryte i wtedy wmasowuję sobie to we włosy, bo to jest dość, tak mi się wydaje, treściwe i jeżeli nałożę tego trochę za dużo, to czasami mam taki efekt, że te włosy są trochę jakby przetłuszczone, chociaż wciąż są pięknie skręcone i trzymają właśnie ten skręt, to troszeczkę są nadmiernie obciążone. Ale po prostu, jeżeli chodzi o kwestię aktywacji skrętu, super sprawa, bo zaraz po nałożeniu, kiedy te włosy jeszcze są wilgotne, zaczynam je ugniatać i wtedy one zaczynają łapać ten skręt. I ten kosmetyk ja sobie też wykorzystywałam wcześniej jako serum na końcówki włosów, ale wiecie co, ja po prostu miałam wcześniej tak, kiedy miałam włosy proste, że te końcówki rzeczywiście dość szybko robiły mi się suche i dość często je musiałam podcinać i wtedy na przykład ten kosmetyk nie był dla mnie za tłusty, absolutnie nie, ja sobie go nakładałam troszkę więcej, na same końcówki wcierałam i nie miałam takiego efektu, że te włosy były jakby przetłuszczone, więc widzę, że po prostu teraz przy tej pielęgnacji włosów te włosy mają inne potrzeby i pomimo tego, że one są troszkę wyżej porowate, bo ja rozjaśniam włosy, no co zresztą widać, widzicie jaki mam odrost, a właśnie jaki mam tu kolor przy końcach, więc porowatość jest wyższa niż wcześniej, a mimo to nałożony w zbyt dużej ilości potrafi mi te włosy obciążyć. Niemniej jednak, jeżeli nałożę sobie, tak już wyczułam ile tego nakładać, no efekt jest po prostu piękny.
Bardzo mi się podoba to, jaki efekt uzyskuje przy pomocy właśnie tego aktywatora skrętu i różnych innych żeli do stylizacji, o których właśnie teraz Wam powiem. Pierwsze, co o czym już mówiłam Wam też w poprzedniej aktualizacji pielęgnacji, to dokładnie zakupiłam z tej samej serii Karl Melon żel do stylizacji. Czyli tak mamy tutaj aktywator skrętu, tak tutaj mamy żel do stylizacji. I to mi się naprawdę fajnie sprawdzało. Ale laski, od kiedy wypróbowałam Lemura, to mówię Wam, moje włosy dostały takiego pypcia, że po prostu to już jakoś nie robi takiego efektu wow. No nie wiem, to jest... Ten lemur jest oparty o proteiny. To jest typowo proteinowy żel do stylizacji. I tak jak Wam powiedziałam wcześniej, no moje włosy po prostu dostały jakiegoś szaleju, od kiedy są kręcone, uwielbiają proteiny. I to spisuje się właśnie o tyle super, że robi się taka burza zdyscyplinowanych, równomiernie rozprowadzonych włosów. Ten efekt podoba mi się znacznie bardziej niż po tym żelu, bo próbowałam sobie parę razy do tego wrócić. Też jest ok, ale przy tym to jest po prostu... Szał macicy, słuchajcie, szał macicy. Nie wiem, co ma macica do moich włosów na głowie, ale niech będzie, szał macicy po prostu. I nie ukrywam, że ten żel bardzo mi pomaga na te moje gdzieś tam przerzedzenia, które się pojawiły, bo po prostu te włosy są takie bardziej równomiernie rozprowadzone. A kiedy ja w jeden dzień, słuchajcie, zastosowałam sobie tego Karl Melona przy takiej mniejszej ilości włosów, którą teraz mam, bo tak mówiłam, te włosy mi tak wypadały, że nie było ciekawie i zastosowałam sobie to, to w pewnym momencie mój Adrian się mnie zapytał, czy ja mam włosy spięte. Znaczy to była taka sytuacja, że ja mu mówię, popatrz, jak mam mało włosów, bo mi tyle wypadło, a on tak na mnie patrzy i mówi, to ty nie masz spiętych włosów? On myślał, że ja mam z tyłu jakiegoś koczka, tylko mi, wiecie, kilka tam pasm wypadło. Więc zdecydowanie ten żel bardziej mi pomaga na uzyskanie takich jakby cieńszych, ale zdyscyplinowanych i pięknie skręconych pasm, przez co te takie łyse miejsca i tak dalej, one nie są tak zauważalne. Więc moje włosy ten żel totalnie pokochały i dla tych z Was, które zastanawiają się nad zapachem, bo to jest lemon, a nie każdy lubi na przykład cytrusowe zapachy, to chciałam Wam powiedzieć, że to w ogóle pachnie bardziej pudrowo. Tak charakterystycznie, typowo pudrowo, jak cukierki pudrowe. Więc i tak perfumowo troszeczkę. Więc ja tutaj na pierwszy niuch w ogóle tej cytryny nie wyczuwam. I tylko i wyłącznie przez to, że ta nazwa jest Lemon Lemur, to wąchując się w ten kosmetyk, da się taką delikatną, subtelną nutę cytrusa, gdzieś ciągnącą się za tym pudrowym zapachu, da się wyczuć. Ale powiem Wam szczerze, gdybym ja nie wiedziała, tylko powąchała sobie ten kosmetyk, że tam mam szukać cytryny, to ja bym jej nie wyczuwała. Typowo pudrowy zapach, więc te z Was, które na przykład nie przepadają za cytryną, nie mają się czego martwić i bardzo polecam spróbować. Ale to nie wszystkie żele do stylizacji, które ja w ostatnim czasie próbowałam. Patrzcie! Zdecydowałam się na zakup także Cantu, czyli tak naprawdę kosmetyku, który jest bardzo znany wśród osób kręconowłosych i trochę ja nie wiedziałam, jak tego kosmetyku używać. Jeżeli dłużej ogarniacie pielęgnację włosów kręconych i wiecie, o co chodzi w tym kosmetkiem, możecie mi dać znać, bo to jest opisane jako krem do stylizacji, więc ja myślałam początkowo, że to będzie zamiennik tego aktywatora skrętu. Czyli to będę nakładała sobie pod żel do stylizacji. Ale patrząc na konsystencję, czekajcie, muszę niuchnąć, bo wiecie, jak to pachnie. To pachnie, kurde, pina coladą. Kokosem, pina coladą, z nutą jakiejś, może nie tyle gumy balonowej, ale kurde, to jest kokos pina colada. Pina colada z dużą ilością mleczka kokosowego. Uwielbiam, po prostu ubóstwiam. No i zobaczcie, pod względem takim konsystencji, to jest bardziej jak żel niż krem. To jest, no kurde, no... No żel, nie? Więc ponieważ sugerowana tą konsystencją śmiem stwierdzić, że to jest chyba bardziej żel niż krem, to nakładam sobie pod spód aktywator skrętu w formie kremu, ten Karl Melon z HTC. I efekt, który uzyskuję w ten sposób, jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący, bardzo mi się to podoba, natomiast to, co przede wszystkim zauważyłam po tym połączeniu, na drugi dzień super utrzymuje się skręt. Ja Wam zaraz jeszcze powiem, czym i jak reanimuję skręt na drugi dzień, ale jeżeli zależy Wam na tym, żeby drugi dzień po umyciu głowy ten skręt wyglądał wciąż całkiem nieźle i nie wymagał reanimacji, to właśnie to połączenie tutaj mogłabym zasugerować. Natomiast możecie mi powiedzieć, jak Wy odbieracie ten kosmetyk, czy jednak spróbowałyście, używałyście go w ten sposób, że jako
aktywator skrętu, czyli najpierw to używam, a potem przykładowo ten żel, który bardzo dobrze mi się spisywał. Czy może jest to kosmetyk, który samodzielnie mogę zastosować, bo tylko i wyłącznie ten kosmetyk z Kantu ma dla mnie akceptowalny skład, faktycznie. Wspominałam Wam w nowościach Rossmana, że ten skład jest ładny, ale potem jak patrzyłam w sklepie, to znalazłam taki sam słoik, tylko o innym składzie, który już nie był ładny i mówię, nie, to jest brzydkie, znowu Rossman się pomylił na stronie, wypisałyście, że to są dwa różne kosmetyki. Oferta Kantu jest tak szeroka, ja też kiedy robiłam ten film o nowościach z Rossmana, nie ogarniałam w ogóle pielęgnacji włosów falowanych czy kręconych, więc dla mnie to wydawało się, że to jest jedno i to samo, więc nie. Coś takiego jak krem do stylizacji Define and Shine to jest kosmetyk o naturalnym składzie i dlatego akurat na niego się zdecydowałam, tylko nie jestem pewna, czy ja go dobrze lokuję w mojej rutynie pielęgnacyjnej. I tak systematyzując sobie te żele, to najbardziej podoba mi się efekt po Lemon Lemurze z HTC. Na drugim miejscu powiedziałabym, że efekt po Kantu bardzo mi się podoba, bo też te włosy są tak... bardzo podobny efekt jak ten, co mam teraz, tylko chyba trochę mniejsza jest objętość i troszkę mniejsza ta ilość włosów się wydaje, ale wciąż jest to taki naprawdę fajny efekt. Natomiast ten Carmelon w tym momencie, kiedy mam tamte inne żele, to on już mi nie daje takiego super efektu, ale on jest najlepszy na reanimację skrętu. Więc na drugi dzień, kiedy chcę włosy sobie reanimować, włosy przerzucam do przodu na wannę, zwilżam najpierw samą wodą, tak wiecie, nakładając rękami wilgotne ręce i odgniatam sobie w samą wodą, a potem ziarno grochu tego odciskam i mam wrażenie, że wtedy te włosy wracają do tego, co miały nałożone jakby i efekt, który miały wcześniej, ten dzień wcześniej, właśnie konkretnie po żelu Carmelon. Natomiast kiedy nakładam sobie żel Carmelon zaraz po myciu w połączeniu z tym aktywatorem, wtedy ten efekt nie jest już dla mnie aż tak super, jak właśnie uzyskuję po tych dwóch żelach, ale ten, jakbym w tym momencie miała wybrać jeden, jedyny żel do stylizacji, to ten. Już nawet do tej reanimacji skrętu jakoś bym go ogarnęła, ale po prostu ten robi największą robotę. Fajnie sobie coś tam popróbować, zobaczyć jak się to spisuje i móc sobie potem wybrać ten taki swój ulubiony. Okej, więc jeżeli już zahaczyłam troszeczkę o tą reanimację skrętu na drugi dzień, to pociągnijmy tę nitkę. Być może pamiętacie, ja w poprzedniej aktualizacji pielęgnacji włosów mówiłam Wam, że szukałam czepka, w którym mogłabym spać i zakupiłam czepek kąpielowy, ale on nie był najlepszym wyborem, dlatego zamówiłam sobie coś nowego z AliExpress. On był dość ciasny i niestety no, ta nieprzepuszczalna tkanina, która tutaj jest też nieprzepuszczalna jakkolwiek dla świeżego powietrza, nie przetłuszczała mi to włosów, ale miałam wrażenie, że nie jest to najlepszy wybór dla skóry głowy, dlatego zdecydowałam się na zamówienie z AliExpressu czepka satynowego. I ja zamawiałam, mam wrażenie, mniejszy czepek, a przyszedł mi jakiś taki ogromny. Zademonstruję Wam, jak się go nakłada. Tak, widzicie, mam bardzo gustowne gadki, jeszcze majtki źle dobrane pod kolor. Tak to jest, vlogger life, nie? To, co jest w kadrze u góry, to fajnie wygląda, a reszta może żyć własnym życiem. Więc ogólnie nakłada się go w taki sposób, bardzo prosty. Siup! Ha, ha, ha. Dobra. No i tak to się prezentuje, więc po prostu Adria się ze mnie śmieje, że ja idę do kuchni coś gotować, czy ja może idę spać, więc w takim czepku czasami potrafię spać, ale słuchajcie, jest fantastyczny. No i oczywiście przez to, że on jest tak duży, to niejednokrotnie się zdarza, że budzę się na przykład bez oczu. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym się dusiła przez niego, chociaż nie twierdzę, że byłoby to niemożliwe. Ogólnie, jeżeli chodzi o tego typu czepki, to właśnie najlepiej jest zdecydować się na jedwabne, bo jedwab jest najbardziej przyjemny dla włosów, jest naturalny, powoduje, że te włosy dobrze się ślizgają i się nie odgniatają. Natomiast satyna jest takim tańszym, trochę gorszym zamiennikiem jedwabiu, no ale tańszym. Tańszym. I to jest tutaj coś, co sprawiło, że zdecydowałam się jednak na satynę, nie na jedwab. Ja po prostu jeszcze nie wiem, jakby mi się spało w takich czepkach, czego ja dokładnie potrzebuję, jakby to było, więc zamiast testować, wiecie, jedwabne i wydawać na nie no sporo pieniędzy, to stwierdziłam, że najpierw sobie popróbuję satynowe i jestem totalnie zakochana, jeżeli chodzi o tę wersję satynową. Znacznie jest lepsza niż to, co miałam wcześniej, ale to sobie używam do kąpieli i to mi się fajnie sprawdza. Słuchajcie, jak taka, wiecie, taka starsza pani czepeczek, idę się myć. No, a jeżeli chodzi o noc, to jeżeli mi najbardziej tak zależy, tak na maksa mi zależy na tym, żeby mieć na drugi dzień fajnie te włosy ogarnięte, żeby mi nie oklapły, to sobie używam ten czepek i jest wtedy
miodzio. Czasami nie muszę nawet nic reanimować, a czasami faktycznie tylko trochę tej wody, trochę tego karmelona, żelu i jest wtedy naprawdę fajnie. Natomiast są też takie dni, kiedy nie zależy mi aż tak bardzo na tym, żeby te włosy były w takiej super, super jakości, że mogę sobie pozwolić na drugi dzień, żeby tam próbować je reanimować albo spiąć. No i też, żeby mój chłop wieczorem nie tylko widział mnie w takim atrakcyjnym wydaniu, to czasami związuję sobie przy pomocy takiej gumeczki frotę. Po prostu u samej nasady sobie włosy spinam i tak, wiecie, nie jakoś bardzo mocno, nie przekręcam tego, tylko tak lekko zaczepiam te włosy, żeby tylko mi się to po prostu trzymało na czubku głowy w taki bardzo, bardzo luźny sposób i w ten sposób nic nie jest odgniecione, a te włosy całkiem fajnie dają się reanimować. No dobra, czyli włosy mamy mokre, ale wystylizowane, czas je wysuszyć. I moje drogie, Mercedes wśród suszarek, czyli Dyson. Ja wcześniej używałam sitka, bo po prostu nie wiedziałam, co mogę uzyskać z moich włosów i czy warto w ogóle iść w to wyciskanie fal, więc po prostu zdecydowałam się na używanie sitka, co generowało konflikty w moim domu, ponieważ Adrian się denerwował, że używam jego sitka, bał się, że jeżeli przykładam sobie sitko i suszarkę do włosów, to na pewno stopię to sitko, będę miała poklejone plastikiem włosy, spalone, zniszczone. Totalnie nie ogarniał, że jest coś takiego w poprzedniej suszarce, którą miałam, jak temperatura i nawiewu, i że używam chłodnego. Po prostu on już widział w swojej głowie apokaliptyczne wizje, że zostaje łysa, jak i on jest łysy i będziemy sobie oboje po prostu wujku, wujek i ciocia Fester wesoło pomykać przez ten świat. Więc zanim zdążyłam go uświadomić, że jest coś takiego w mojej suszarce, którą miałam wcześniej, jak chłodny nawiew, to kupił mi Dysona, żebym nie musiała dziadować i używać tego pieprzonego sitka. Chociaż ja sitko bardzo lubiłam. Wiecie, jak on się ekscytował, kiedy ja po raz pierwszy używałam Dysona? Oczekiwał, że będę chyba miała afro na głowie. On sam czekał, co będzie dalej, nie? Jak użyję tego Dysona. Fajnie, fajnie, fajnie. Szczerze, nie ma różnicy, czy Dyson, czy sitko. Efekt jest na włosach naprawdę taki sam. Bardziej widzę tutaj różnicę pod względem doboru pielęgnacji, równowagi pH, właśnie tego, jak moje włosy super reagują teraz na proteiny i dobranie tego żelu proteinowego. Bardziej po tym widzę taki fajny efekt podbicia włosów i skrętu. Myślę, że też to jest kwestia tego, że wiecie, ja przez chyba ponad rok prostowałam włosy keratynowo. Też ta keratyna wciąż może mi się jeszcze wypługiwać, bo ta keratyna bardzo fajnie mi się we włosach trzymała, więc to jest też ten efekt bardziej taki stylizacyjno-pielęgnacyjny niż samego Dysona. I gdybyście się zastanawiały, czy warto wydać taką kupę hajsu na Dysona, to zależy, powiem szczerze. Bo jeżeli chodzi o efekt, to ja tutaj nie widzę przełożenia tej suszarki na efekt, jaki uzyskuje na włosach. Te włosy są dokładnie tak samo skręcone. Niestety do mojej poprzedniej suszarki nie dało się kupić dyfuzora. Ona była tak niewymiarowa, ona była tak szeroka u nasady, że nawet stylizator, ten dyfuzor do włosów Gamma, czyli taki uniwersalny, który da się dopasowywać do różnych suszarek, nie byłabym w stanie nałożyć na tamtą suszarkę. I to tylko sprawiło, że byłam zmuszona tam używać tego sitka i wstępnie myślałam o jakiejś nowej suszarce, ale ponieważ sitko spełniało się super, to nie miałam potrzeby kupować innej suszarki. No ale wiecie jak jest, darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda i skoro dostałam prezencie właśnie Dysona, no to super, to bardzo się cieszę. Wygląda to na pewno lepiej, kiedy suszę sobie teraz włosy przy pomocy takiej suszarki i takiego dyfuzora niż sitka. Natomiast, no powiem szczerze, efekt, który uzyskuję, wcale nie jest lepszy. Tak samo jak tamta suszarka za... Ja ją miałam z Xiaomi, ona w regularnej cenie kosztowała 200 zł, po promocji ja ją kupiłam za 100 zł i ona też miała 3 poziomy nawiewu, tu jest chyba więcej tych poziomów, ok, ale tam były 3 poziomy nawiewu, chłodny, ciepły i taki, że sam się dopasowywał do włosów i to było super. I to moim włosom bardzo odpowiadało i gdyby nie sam fakt tego, że na tamtą suszarkę nie dało się kupić dyfuzora, to ja bym przy niej została. No tu dostałam Mercedesa, oczywiście się bardzo cieszę i też mogę Wam powiedzieć szczerze, nie widzę tej jakości. Owszem, to jest taki, taka suszarka jest bardzo instagramogenna. Oczywiście wrzuciłam Wam zdjęcie siebie z tą suszarką, no bo słuchajcie, no, ta suszarka chyba po to jest zrobiona. To jest suszarka, która ma mieć jakąś tam technologię samolotową tutaj w sobie i tak dalej. Okej, to jest super, to widać tą jakość, te ilości tutaj, że można sobie ustawiać ciepło, lekko ciepłe, średnio ciepłe, mocno ciepłe, nawiew lekki, średni, mocny, dowolnie sobie to dobierać. To jest super. No design, ej, robi robotę. Chociaż powiem Wam, że ten dyfuzor taki
jakiś bidny ten plastik tutaj, tak bym powiedziała, ale ogólnie no okej, okay, to jest fajne. Dostałam też osobno futerał do tego. Ma tutaj do włączenia całkiem chłodnego nawiewu, więc jest to coś, co poleciłabym gadżeciarzom. Jeżeli Was cieszy takie coś, że sobie tam możecie ustawiać i tak dalej, spoko, wtedy myślę, że będzie to dla Was takie, że rzeczywiście będziecie w stanie wydać trochę więcej za te wszystkie opcje, które tutaj są. Jasne, fajny design, fajnie się tym pochwalić, no to tak, wiecie, ktoś kupuje markową torebkę czy markowe buty, bo dla niego to jest coś takiego ważnego i jemu się to podoba i za to jest w stanie zapłacić, za markę. Tak tutaj trochę płacimy też za, może nie tyle za tą markę, co za tą technologię, która tutaj jest. I te możliwości, i te gadżety. Natomiast jeżeli chodzi o sam efekt suszenia włosów, no to nie jest tak, żeby nagle zrobiło mi to rewolucję. Po prostu jest to spoko suszarka, ale wcale nie robi mi na włosach czegoś niesamowitego i wow, żebym ja sobie na przykład kupiła taką suszarkę. Więc gdybym ja teraz, znając jej możliwości, miała kupić po raz kolejny suszarkę, nie kupiłabym tego. Bo nie tego szukam, jeżeli chodzi o kwestie suszarek. Znaczy, okej, tego szukam, tak? Dobrego suszenia, bez zniszczenia włosów, ale tańsze suszarki również mi to gwarantują. No okej, no i jeżeli mam te włosy już wysuszone, to kolejną kwestią jest odgniecenie tych włosów, odgniecenie sucharków. I często jest tak, że włosy u nasady wydają się być dość sklejone, nawet jak się je próbuje odgnieść, więc najpierw używałam Afropika, kupiłam sobie, ale znalazłam coś jeszcze lepszego. Grabki z Rossmana. Ja sobie to kupiłam po to, żeby w cierkę sobie wcierać przy pomocy tych grabek, bo to w przeciwieństwie do tego takiego pajączka, którego miałam wcześniej, w ogóle nie wyrywa włosów, w ogóle nie ciągnie, więc to uważam za jeszcze lepsze. Kosztuje to 14 czy tam 15 zł w Rossmanie. Dziewczyny, polecam bardzo mocno. I dodatkowo ja sobie to wykorzystuję. Jak chcę odbić włosy od nasady po myciu, głowa do przodu i tymi grabeczkami sobie po prostu przecieram skórę głowy, tak jakbym wcierała jakąś wcierkę i wtedy bardzo ładnie mi to włosy od nasady odbija, więc mega prosty sposób i też bardzo, bardzo fajny. Okej, co ja tu jeszcze mam? Już powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze dwa kosmetyki i suplement diety. Więc zacznijmy od kosmetyków, bo to tak jak już opowiadałam o kosmetykach, to zakończmy właśnie jakby ten dział. Peeling do skóry głowy i taka maska do skóry głowy. Syberyjska i ona jest odżywiająca cebulki włosów, to jest pobudzająca do wzrostu włosów zabieg przed myciem na porost. A jeszcze mam jedną w zapasach, taką bardziej hamującą wypadanie, więc może zacznijmy od tego, skoro o tym mówię. Używam to sobie raz na jakiś czas przed myciem głowy, ale ja obserwuję, że moja skóra głowy nie lubi nakładania na nią ani olejów na zbyt długi czas na skórę głowy, ani masek odżywek na długi czas. I tu producent rekomenduje, żeby to trzymać na głowie 10 minut. I powiem Wam szczerze, z zegarkiem w ręku trzymam to 10 minut i muszę iść umyć głowę, bo jakbym przytrzymała to dłużej, to mi włosy lecą. Po prostu, wypadają mi potem wtedy bardzo. Więc myślę, że ja sobie to zużyję, co mam w zapasach i używam to tak raz na dwa, raz na trzy tygodnie. I naprawdę muszę siedzieć te 10 minut i wtedy nie widzę żadnego negatywnego wpływu na kondycję moich włosów. Nie wypadają mi wtedy, ale nie mogę z tym kosmetykiem przesadzać, więc osobiście stwierdzam, że ja chyba po prostu jak sobie zużyję te zapasy, to dam tej skórze głowy po prostu odpocząć. Chyba moja skóra głowy ma przesyt, bo ja tyle kombinuję i wciereczki, i właśnie inne szampony, i jakieś maski do włosów. Może ta moja skóra głowy po prostu potrzebuje resetu i jakiegoś takiego wyciszenia, no nie? Więc chyba powinna mi tego dostarczyć, dlatego to stosuję raz na jakiś czas. Pomimo tego, że to ma chyba kamforę w sobie, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba to miało jeszcze dodatkowe opakowanie, nie pamiętam. No ale chyba coś tutaj było rozgrzewającego. Nie pamiętam, czy papryczka, czyli czy kamfora. Coś było rozgrzewającego. Czuć takie lekkie ciepło, ale nie ma takiego efektu jakiegoś wyjątkowo rozgrzewającego skóry głowy, żebym czuła jakiekolwiek zaniepokojenie czy zaczerwienienie, żebym widziała, nic takiego się nie dzieje. Fajnie wydaje mi się, jeżeli chodzi o kwestię aplikacji i trzymania na głowie, spoko, tylko kwestia, czy Wasza skóra głowy lubi takie zabiegi. Moja chyba niekoniecznie. No i peeling do skóry głowy, Only Biotis, peeling nazywany enzymatycznym, natomiast śmiem twierdzić, że on jest bardziej kwasowy niż enzymatyczny, bo tu na drugim miejscu w składzie, tak, drugie miejsce w składzie mamy kwas glikolowy. Ale ogólnie bardzo przyjemny kosmetyk i też raz na jakiś czas przed myciem głowy nakładam raptem na kilka minut i potem idę myć głowę. Spisuje się w porządku, żadnego, nie wiem, nadmiernego uczucia swędzenia, wypadania włosów, czy jakieś, nie wiem, łuszczenia się skóry głowy, więc jest w porządku.
No. I na koniec suplement diety. Oczywiście niejednokrotnie już Wam pokazywałam, że ja sobie suplementuję Shake Your Hair od Anwen i już chyba będzie rok, jak ja go sobie suplementuję, więc naprawdę ładny wynik i zastanawiam się, czy nie zmienić go sobie. Ostatnio interesują mnie te drażetki, być może kojarzycie drażetki z Merc Special, chyba one się nazywają, takie opakowanie biało-pomarańczowe. Sprawdzam nawet składniki aktywne, są troszeczkę inne, a te, które się powtarzają w wyższej ilości, są troszkę w tym Merc Special, więc zastanawiam się, że może też mój organizm potrzebuje jakiejś zmiany. Ale to mi bardzo smakowało, to raz, i nie chcę powiedzieć, że to mi zastępowało jakiś posiłek, ale jeżeli czułam jakiś lekki głód, a sięgałam sobie po to, to to działało trochę jak taki shake, bo wypijałam i przestawałam być głodna. Więc myślę, że nie wiem, czy tabletka mi to zastąpi, ale może coś dla odmiany, bo czasami się mnie pytacie, co polecam jako suplement diety na włosy. I trochę jest mi wtedy głupio coś odpowiedzieć, bo ja się jakoś bardzo na suplementacji nie znam, ja nie jestem dietetykiem. Przez rok używam tego, więc coś na ten temat mogę powiedzieć i mogę polecić, ale wiadomo, czasami ktoś coś potrzebuje innego, ktoś może zamiast shake wolałby tabletkę, nie? Więc myślałam o tych Merc Special, jeżeli miałyście, możecie się wypowiedzieć, dać mi znać, jak to się spisywało u Was. I to na tyle w tej aktualizacji pielęgnacji włosów. Mam nadzieję, że znalazłyście coś ciekawego dla siebie. Jeżeli tak, koniecznie dajcie mi znać w opisie pod filmem, a jeśli ostatnio coś zrobiło na Was bardzo duże wrażenie, to też koniecznie się podzielcie, no bo na pewno będę szukała jakichś kolejnych kosmetyków do wypróbowania. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!